Znalazł okulary, które pokazują. Ej, widziałem shota z tego filmu na TikToku. Znalazł okulary, które pokazują prawdziwe twarze tych, którzy rządzą światem, czyli reptilianie. To jest real film. I ty zaraz powiesz, twój stary to foliarz. Nie, nie mój stary, ja! To prawdziwy film. Ten człowiek założył specjalne okulary rentgenowskie i zdał sobie sprawę, że nasz. Patrz to, patrz to. Ten człowiek założył specjalne okulary Zakłada i rentgenowskie i zdał widzi. sobie sprawę, że nasz świat jest opanowany przez przerażających Pepo kosmitów foil? udających ludzi. Dowiedz się, czy może uratować planetę z naszego streszczenia filmu Oni żyją. Oni Mężczyzna z dużym żyją. plecakiem przechodzi przez tory kolejowe, a następnie wędruje ulicami Los Angeles. Nazywa się John Nada. Przychodzi do urzędu Nada? pracy, aby znaleźć pracę, ale mówią mu, że nie To mają taki mu nic do Rambo trochę, nie? zaoferowania. Nada idzie smutny ulicą i widzi szalonego kaznodzieję krzyczącego o ogólnoświatowym spisku dotyczącym przejęcia przez jakichś kosmitów wszystkich ludzi. Ale ignoruje tę wiadomość i odchodzi, gdy zauważa, że nadchodzi policja. Wieczorem siedzi na dworze i ogląda telewizję przez okno czyjegoś mieszkania. Wygląda na to, że jest nie tylko bezrobotny, ale także bezdomny. Rano mężczyzna przychodzi na budowę i mówi, że potrzebuje pracy. Robotnicy budowlani zgadzają się i przyjmują go do swojego zespołu. To mi Nada się natychmiast podoba. chwyta łopatę i stara się jak najlepiej. Ale Teraz. zobacz, jak w Ameryce. W Ameryce jest kult pracy. Widzisz, to chłopiec bezrobotny, bezdomny, bez wszystkiego. I co? I tak idzie tyrać na budowę. Ują go do swojego zespołu. Nada natychmiast chwyta łopatę i stara się jak najlepiej. Teraz, gdy ma pracę, jedynym problemem pozostaje zakwaterowanie. I tutaj nasz bohater też ma szczęście. Ciemnoskóry robotnik budowlany o imieniu Frank podchodzi do Nady i mówi mu, że może mu pokazać miejsce do spania. Zabiera Nadę do miejscowego Susi? slumsu, w którym mieszkają biedni ludzie. Tam przynajmniej znajdzie dach nad głową i ciepły posiłek. Ludzie ustawiają się w kolejce po posiłki. Ej, to oni mają łatwiej. Chłop nie płaci za mieszkanie, za jedzenie, bo mu dają i jeszcze zarobi se na budowie. On zaraz będzie milionerem. Podczas lunchu Frank mówi Nadzie, że został zwolniony z fabryki i przeniósł się z Detroit, aby wyżywić Jan i pan? Który to jest Jan, a który to jest... No, rodzinę. nieważne. Mężczyzna mówi, że wszyscy tutaj grają w szaloną grę o nazwie Spróbuj przeżyć. Wieczorem mieszkańcy slumsów słuchają muzyki, Trump siedzą przy młody. kominku i oglądają w telewizji reklamę sztucznych paznokci. Nagle ktoś hakuje sygnał telewizyjny i pojawia się dziwny mężczyzna, który powtarza słowa ulicznego kaznodziei. Obcy przejęli władzę, wmieszali się w tłum i hipnotyzują zwykłych ludzi. Co tu Widzowie się są zirytowani. wdupa? Bardziej podobało im się oglądanie reklam niż poznawanie światowej teorii spiskowej. Wkrótce po włamaniu Nada zauważa na ulicy tego Rel. samego kaznodzieję. Próbuje dowiedzieć się czegoś o kaznodziei, ale nikt nie zauważa niczego Reluch. podejrzanego. Telewizor znowu zostaje zhakowany, co znów wywołuje złość. Widzimy mężczyznę biegnącego w Gdzie kierunku reklamy? kościoła, a Nada podąża za nim. Słyszy śpiew chóru kościelnego i zagląda do środka. Kiedy nowa foto na IG? Jutro. Znajduje tam wiele pudeł i bardzo dziwny sprzęt, jak w laboratorium. Na ścianie zauważa I napis to Oni nie żyją, śmigło. my Coś śpimy. lepszego. Nasz bohater orientuje się, że śpiew chóru jest nagrany na magnetofon. Kościół jest pełen ludzi To ten, co był w narzekających, że ich telewizji. sygnał jest ciągle blokowany. Potrzebują nowych sposobów mówienia światu prawdy. Nada zostaje zauważony, więc ucieka, zanim zdąży się czegoś dowiedzieć. Ludzie na ulicy opowiadają plotki o końcu świata. Helikopter leci po niebie, a mężczyźni w kościele patrzą na niego przez okulary przeciwsłoneczne. Nada prosi jednego faceta o lornetkę. Widzi pudła wynoszone z kościoła. Frank podchodzi do niego Ej, i... ten movie kot chyba lepiej niż McGuffin te filmy streszcza, nie? Jakby mniej AI w AI. I pyta, co się dzieje. Nada opowiada mu o tym, co zobaczył w kościele, ale Frank każe mu o tym zapomnieć. Ale Nada jest bardzo zainteresowany i Tamten kontynuuje buczy. obserwacje nawet w nocy. Ten sam helikopter pojawia się nad kościołem i natychmiast ludzie zaczynają wybiegać z budynku, a samochody Jak odjeżdżają. krusk. A, W jak okolicy zawsze, pojawia się dużo radiowozów policyjnych, pełno w nich ludzi w mundurach i z bronią w ręku. Wygląda na to, że szykują się do szturmu na kościół. Ludzie patrzą z niepokojem i Wikingowie. zainteresowaniem. Następnie widzimy maszyny Co wojskowe, jest? które zaczynają niszczyć cały blok. Niszczą furgonetki i namioty. Ludzie próbują protestować, ale Palą policjanci kościół. tarczami ich odpychają. Rzeczy mieszkańców są rozrzucane po całej ulicy. Dochodzi do masowych walk, ale No tak, siły nie ale są równe, kościół jest a ludzie piękny. uciekają przed policją. Nada zauważa, że policja złapała kilku mężczyzn, których widział w kościele i teraz ich biją. Nasz bohater Ole widzi połknął ukrywającego dziada. się w kącie jednego z sąsiadów. Podaje mu rękę i zabiera ze sobą. Uciekają przed policją i ukrywają się w jakimś domu. W środku jest już kilku mieszkańców okolicy, w tym Frank.
Jest poranek i widzimy następstwa policyjnej napaści. Policja gnębi ludzi, a Frank jara zioło w rogu pokoju. USA, tak jest. Ci ludzie zbierają resztę swoich rzeczy i dalej oglądają telewizję. Nada z zainteresowaniem przygląda się kościołowi. Wygląda na to, że ktoś próbował go podpalić. Mężczyzna wchodzi do środka i widzi, że tutaj też takiego wszystko jest porozrzucone i połamane. Przypomina sobie, że ostatnim razem widział kryjówkę w ścianie i wyrzuca jedną z desek. Tam znajduje kartonowe pudełko i zabiera je na zewnątrz. Nada wchodzi w brudną, opustoszałą alejkę. Chowa się obok koszy na śmieci i otwiera pudełko. W środku jest mnóstwo okularów przeciwsłonecznych. Bierze jedną parę okularów i chowa pudełko do kosza na śmieci. Nada wychodzi na zewnątrz i zakłada jedną parę okularów przeciwsłonecznych. Zauważa, że na wszystkich billboardach i ulotkach, w czasopismach i książkach ukryte są hasła sugestii. Bądź posłuszny, konsumuj, poślub i rozmnażaj się, bez myślenia. Oglądaj telewizję i śpi. Ale to wciąż nie jest najgorsze. Nada odkrywa, że nie wszyscy mieszkańcy LA są ludźmi. Niektórzy z nich to kosmici z twarzami przypominającymi czaszki. On jest człowiekiem, wyglądają normalnie, ale w okularach już nie tak bardzo. Poza tym na wszystkich banknotach widnieje napis "To jest twój Bóg". Ponadto wszyscy obywatele otrzymują sygnał radiowy wzywający śpi, śpi, śpi. Zszokowany Nada widzi coraz więcej kosmitów z twarzami w kształcie czaszek. Wchodzi do sklepu, który jest również pełen kosmitów. Nawiasem mówiąc, jeden z głównych urzędników również okazuje się kosmitą. Nada zostaje przypadkowo potrącony przez jedną z klientek. Ona też jest obcym. Mężczyzna zachowuje się niegrzecznie i obraża ją, nazywając kobietę przerażającym dziwakiem. Potyka się o doniczki z kwiatami i upada, a kosmita, zdając sobie sprawę, że została odkryta, natychmiast przywołuje swoich niezadowolonych kongenerów. Do Nady podchodzi tłum kosmitów, a mężczyzna ucieka ze sklepu. Zbeształ innego kosmita, porównując ją do świni, po czym łapie go policja. Ale ci policjanci też są kosmitami. Chcą zabrać naszego bohatera w jakieś spokojne miejsce, ale on nagle atakuje policjantów. Patrz, co ci kosmici cięcy! Dobra wiadomość jest taka, zabił że kosmitów. Nie są nieśmiertelni. Nada bierze strzelbę z radiowozu i udaje się do banku. Jest tam wielu obcych. Rozpoczyna strzelaninę i oczyszcza planetę z kilku kolejnych kosmitów. Jednak jeden z nich po prostu znika w pewnym momencie. Nada jest tym zirytowany. Czyli on morduje inną rasę. Bohater jest kosmitów w sensie. Dobrze robi? Zmuszony do ucieczki. Widzi wycelowanego w niego drona, ale udaje mu się go zniszczyć strzałem ze strzelby. Zauważa policjanta, który jest prawdziwą osobą, więc Nada nie robi mu krzywdy. W następnej scenie widzimy młodą kobietę na parkingu. Jest w drodze do swojego samochodu, ale Nada dogania ją i bierze jako zakładniczkę. Nasz bohater zmusza ją, by zabrała go swoim samochodem. Ciekawy film się wydaje. Jest ogólnie widać, że stary, ale nigdy go nie widziałem. Widzieliście kiedyś ten film? W sumie ciekawy się wydaje, nie? I tak, ta kobieta na szczęście nie jest kosmitą. Wykonuje polecenie mężczyzny z bronią i zawozi go do swojego domu. Sąsiedzi machają jej na podwanie. Ja okulary nie mam, zobaczę alienów na czacie. W domu Nada pada, a nie chce nikomu dawać bana. I opowiada kobiecie, co widział przez te dziwne okulary. Udaje, że mu wierzy, ale tak naprawdę myśli, że jest szalony. Ze względu na efekt okularów Nada czuje się strasznie osłabiony i prawie zasypia tuż przy kanapie. Kobieta nalewa sobie kieliszek wina i mówi, że ma na imię Holly i jest asystentką reżysera. Dowiedziawszy się, że kobieta pracuje w telewizji, Nada jest zaskoczony i biegnie do telewizora. Wykorzystując ten moment, Holly ogłusza go i spycha z balkonu. Co jest? Kobieta dzwoni na policję i w tej chwili znajduje okulary pozostawione przez Nadę. Ona zobaczy alienów! Sam Nada próbuje uciec z jej domu. Po upadku odczuwa ogromny ból, ale musi się ratować, zanim przyjedzie policja. Jest bardzo słaby i ukrywa się w slumsach. Następnego dnia Nada przychodzi na plac budowy i prosi swojego przyjaciela Franka, aby poszedł z nim po okulary. A Frank to alien, czy? Prawdę. Jednak Frank już słyszał o tym, co Nada zrobił w banku, więc kategorycznie odmawia. Nasz bohater udaje się samotnie do miejsca, w którym zostawił pudełko, ale jest problem. Przyjechała już śmieciarka i zabrała trochę śmieci. Nada otwiera tył i wskakuje do środka. Wśród sterty śmieci znajduje właściwe pudełko i bierze z niego nową parę okularów. Ale w tym momencie śmieciarka zaczyna się poruszać, a Nada wypada wraz z górą śmieci. W tym momencie w zaułku pojawia się Frank i oddaje naszemu bohaterowi część zarobionych na budowie pieniędzy. Nada przekonuje go, żeby założył okulary, ale Frank nie chce żadnych kłopotów. Następnie Nada próbuje wcisnąć okulary swojemu przyjacielowi. W rezultacie rozpoczynają brutalną walkę. Mężczyźni wymachują pięściami i rzucają się nawzajem na ziemię. Po serii ciosów... Fajnie ten film wygląda ogólnie. Lubię te stare filmy. One mają taki w sobie jakby czar.
taki fajny, tak przyjemnie się patrzy na ten obraz. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem, że jestem stary, ale to jest przyjemne. Rzuca okulary i odchodzi, ale nada go dogania i ponownie rzuca na ziemię. Biją się kijami, a nawet rozbijają komuś samochód. Wkrótce obaj zostają doszczętnie pobici. Ja jestem stary, zdaję sobie sprawę. I teraz jego przyjaciel może wreszcie zobaczyć kosmitów. Jednak kosmici zauważają, że zostali zdemaskowani, więc przyjaciele postanawiają zatrzymać się na chwilę w hotelu. Frank wygląda przez okno i widzi prawdziwe napisy na billboardach. Ma intensywny ból głowy. Jest zdenerwowany i nie wie, co nie powinni wiem, teraz zrobić. Kilka dni później Nadę i Franka odwiedza musiałem mężczyzna zobaczyć o imieniu film, Gilbert. Bo tytułów może Mówi nie im, że nie tylko oni widzą kosmitów. Gilbert zaprasza ich na spotkanie przebudzonych. Późnym wieczorem Nada i Frank udają się we właściwe miejsce. Na progu ja wita ich brodaty mężczyzna z pistoletem. Albo w środku akceptuję. Mała grupka ludzi. Nasi bohaterowie otrzymują soczewki kontaktowe, które również mogą pokazać prawdę, tyle że mniej obciążają mózg. Na spotkaniu Nada i Frank dowiadują się, że kosmici to przebiegli przedsiębiorcy, którzy chcą tanio kupić Ziemię od ludzi. Wykorzystują zasoby ludzkie, a nawet zmieniają klimat na Ziemi. Naszym bohaterom pokazano obcy zegarek, za pomocą którego mogą słuchać ich negocjacji. Również dzięki temu zegarkowi kosmici mogą znikać. Wszyscy ludzie otrzymują broń i są witani w tak zwanym oddziale rebeliantów. Ale kilka pistoletów i tuzin granatów to zdecydowanie za mało. Najważniejszą rzeczą jest wyłączenie sygnału radiowego kosmitów. Nada zauważa Holly na spotkaniu, co go cieszy. Nagle wszyscy zostają zaatakowani przez kosmitów i biorą udział w strzelaninie. Obcy zabierają wiele żyć, ale Nadzie i Frankowi i Holly udaje się uciec. Frankowi udaje się zabrać ze sobą jeden z zegarków kosmitów. Aktywuje go, tworzy portal i wskakuje do środka razem z Nadą, uciekając przed pościgiem. Co to w dupa jest? Mężczyźni trafiają do podziemnej bazy obcych. Tam znajdują dużą salę, w której wspólnie ucztują kosmici i ludzie, którzy przeszli na ich stronę. Podchodzi do nich Włóczęga, który teraz pracuje dla kosmitów. Myśli, że Nada i Frank również zostali zwerbowani. Włóczęga przechwala się, że kosmici zapewnili mu przyjemne życie. Okazuje się, że kosmici przybyli z Andromedy i mogą teraz swobodnie podróżować tam i z powrotem. Włóczęga pokazuje im obiekty kosmitów, skąd transmitują swoje Mass Effect Andromeda. Nada grozi Włóczędze bronią i żąda informacji, gdzie znajduje się antena satelitarna obcy. Ty zabrody! Okazuje się, że jest na dachu. Nada i... Zabrody go targa, co gdzie jest? Gdzie znajduje się antena satelitarna obcych? Okazuje Dobra, się, się, że dzisiaj. Jest na dachu. Nada i Frank przedzierają się do centrum telewizyjnego, zabijają kolejne tuzin kosmitów i próbują wspiąć się na dach. Na każdym kroku muszą walczyć z siłami specjalnymi. W jednym z korytarzy Nada znajduje Holly i bierze ją ze sobą. Razem wspinają się na dach. Ale Holly okazuje się być współpracownikiem kosmitów i zabija Co? Franka. Nadzie również grozi Incident. Bronią, ale udaje mu się strzelić pierwszemu. Następnie pojawia się policyjny helikopter, a kosmici na pokładzie nakazują Nadzie poddanie się, ale zamiast tego mężczyzna kilkoma strzałami niszczy antenę dawczą. Niestety policjanci też strzelają, a Nada upada na dachu. Widzi płonącą antenę i pokazuje helikopterowi środkowy palec. Sygnał znika i teraz wszyscy na Ziemi widzą kosmitów, co oznacza, że nasza planeta ma szansę na zbawienie. Naciśnij przycisk Good ending. Lubię to, jeśli nie jesteś kosmitą. Poświęcił życie, ale ocalił Ziemię. Wielki bohater. Ty, nawet spoko film. Końcówka z dupy trochę, ale... Fajny pomysł. Zwłaszcza w tamtych czasach. Jak to wychodziło, to pewnie film ma z 40 lat. Po 88 wyszedł. Ty, 6,9 ma ocenę. U Polaków. A za granicą? 7,2. Czemu za granicą zawsze trochę lepiej filmy oceniają? Bo nie rozumiem. Polacy tacy krytyczni? A widzieli Polacy swoje komedie, które oceniają dobrze? Ja na szczęście ich nie widziałem. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę